Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie na pierwszym e-warsztacie, który jest organizowany przez Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych, niepubliczny ośrodek doskonalenia nauczycieli działający przy wydawnictwach szkolnych i pedagogicznych wraz z grupą Super Belfrów oraz Fundacją Fink, która jest organizatorem programu Super Belfrów. Bardzo się cieszę, że mam tę sposobność, by powitać wśród nas zarówno te osoby, które przybyły do nas, by ten warsztat odbyć, że tak mogę powiedzieć, w formie stacjonarnej, jak i wszystkich tych Państwa, którzy łączą się z nami online. Bardzo serdecznie dziękuję za Państwa dzisiejszą z nami obecność. Jak Państwo wiedzą, formuła warsztatu online to jest taka formuła, w trakcie której także jest możliwość uczestnictwa w nim, poprzez udział w czacie, na którym mogą Państwo zadawać nam pytania, formułować swoje uwagi, sugestie czy też spostrzeżenia. Te pytania, które Państwo nam zadadzą na czacie, będziemy starać się pod koniec naszego warsztatu przekazać prowadzącym. Zachęcam także osoby, które są tutaj z nami w siedzibie wydawnictw, by ten warsztat dzięki Państwa uwagom, pytaniom i pracy rzeczywiście przybrał taką formę bardziej warsztatową niż konferencyjną. Ogromnie nam zależy, by wspólnie pracować, a nie tylko podawać, czyli przekazywać umiejętności i wiedzę. Bardzo witam naszych prowadzących, Kasię Gorzędowską i Agnieszkę Kubiak, członkinie grupy Super Belfrów, które za chwileczkę poprowadzą ten warsztat. Za chwilę przekażę moim koleżankom głos. Zanim to zrobię, chciałabym jeszcze przypomnieć Państwu, że te nasze dzisiejsze spotkanie o nazwie TIK na lekcjach, jak zacząć, jest pierwszym krokiem dwuwarsztatowej całości, jeśli mogę to tak określić. I już dzisiaj chciałabym zaprosić na drugi warsztat, który odbędzie się 10 czerwca. Wierzę, że zarówno dzisiaj, jak i za 2 tygodnie będzie on dla Państwa źródłem wielu wartościowych i inspirujących pomysłów na rozwój Państwa umiejętności i kompetencji zawodowych. Szanowni Państwo, jak Państwo wiedzą, edukacja to jest coś, co dzieje się dziś i jutro, w przyszłości. To dziś, to pewnie dzisiaj są dla Państwa rady pedagogiczne, zbliżające się wakacje, minione egzaminy. To jutro, to pewnie jest właśnie ta perspektywa nowego, otwierającego się roku szkolnego, w którym być może uda się Państwu, czy znajdą Państwo gotowość do tego, by to, co dzisiaj będziemy proponować, zechcieć zastosować, od chociażby po to, by mieć to przekonanie, że to, co nasi uczniowie dzięki wykorzystaniu technologii mogą zdobyć, jest także źródłem dla Państwa zawodowej satysfakcji. My w wydawnictwach także mamy nasze dziś, o którym pewnie Państwo macie okazję czytać w gazetach, ale mamy także nasze jutro, którego pewną egzemplifikacją jest to nasze dzisiejsze spotkanie. Spotkanie, w trakcie którego chcemy mówić, myśleć, rozważać to, co rozumiemy jako pewną wizję, misję, nowoczesność, nowe technologie w szkole. Bardzo serdecznie zapraszam do naszego dzisiejszego spotkania. Moje koleżanki za chwileczkę podłączą się do sprzętu i za chwileczkę będziemy kontynuować transmisję. Dzień dobry, ja nazywam się Katarzyna Gorzędowska. Dziękuję za czas oczekiwania. Chochliki próbowały nam przeszkodzić, ale jednak się udało. Jestem nauczycielką matematyki, uczę w szkole podstawowej w Łodzi. Oprócz tego szkole nauczycieli z zastosowania nowych technologii w nauczaniu i prowadzę bloga, o którym później Państwu wspomnę. Witam Państwa, ja nazywam się Agnieszka Kubiak, pracuję w szkole podstawowej numer 2 w Koluszkach jako nauczyciel języka angielskiego. Interesuję się nowymi technologiami w nauczaniu. Na dzisiejszym wykładzie chciałybyśmy Państwu powiedzieć, dlaczego warto korzystać z technologii, od czego zacząć swoje pierwsze kroki,
Chcemy przejrzeć z Państwem dostępne zasoby, gotowe zasoby, z których można już korzystać. I będziemy też oczekiwały na jakieś pytania z Państwa strony pod koniec wykładu. Użyłam skrótu TIC. W wykładzie mamy od czego zacząć. TIC to inaczej technologia informacyjno-komunikacyjna, czyli inaczej wszystkie tak naprawdę urządzenia elektronicznie, mówiąc w skrócie, z których korzystamy. Chciałam zwrócić Państwu uwagę, że nasi uczniowie, których mamy w szkole, są pokoleniem tak zwanych cyfrowych tubylców, jak mówi Mark Pręski. To są uczniowie, to są dzieci, które urodziły się tak naprawdę w cyfrowym świecie. One korzystają od początku z tabletów, z telefonów, tak jak Państwo widzicie tego małego niemowlaka, który już na tablecie coś tam potrafi klikać. My za to, nauczyciele, pamiętamy, jak to chociażby się jeździło na wakacje bez GPS-a, tylko z mapą. Nasi uczniowie już tego nie wiedzą. Zatem mamy w takim razie dwa światy. Jeden świat cyfrowych tubylców i nasz świat nauczycieli, którzy te technologie dopiero przyswajają. I teraz pytanie, czy te dwa światy da się połączyć, czy wypada połączyć, czy nie łączyć. Ja uważam osobiście, że takie połączenie tych światów, połączenie tego cyfrowego świata nowych technologii z naszym światem w szkole daje naprawdę wspaniałe efekty, ponieważ aktywizuje uczniów. Na zdjęciu widzicie Państwo klasę trzecią, to jest klasa pani Jolanty Okuniewskiej, klasa, która od tego roku korzysta z tabletów. Korzystają z tabletów, ale to nie znaczy, że korzystają tylko z tych cyfrowych urządzeń, ale również z książek, również trzeba pamiętać, że dzieci oprócz tych cyfrowych gadżetów powinny poznawać świat wszystkimi zmysłami. Także warto łączyć tą technologię, ale nie zastępować nią proces nauczania. Bardzo często nauczyciele mnie pytają właśnie, ile tego TIC-u w lekcji, czy cała lekcja ma być technologiczna. To Państwo decydujecie tak naprawdę, co się sprawdzi na lekcji. Ja jestem matematykiem i nie wyobrażam sobie, żebym na przykład tylko mogła przeprowadzić lekcję z geometrii na tabletach. To ważne, żeby uczeń wziął cyrkiel do ręki, kątomierz i coś tą ręką wykonał, rysował i tak dalej. TIC pozwala nam na zaktywizowanie ucznia. To jest aktywna forma pracy. Uczeń w tym momencie staje się twórcą. Rozwijamy w tym momencie kreatywność. Dzieci uczą się poprzez zabawę, a jak zapewne Państwo słyszeli, profesor Żylińska w neurodydaktyce mówi, że mózg uczy się najlepiej wtedy, kiedy zapomina, że się uczy. Także technologie dzieciom pozwalają zapomnieć, że się uczą. Jest to dla nich zabawa i wtedy faktycznie tą wiedzę w błyskawiczny sposób przyswajają. TIC to też praca zespołowa wbrew pozorom, bo niektórym się wydaje, że użycie technologii nas izoluje, ale tak naprawdę jest wiele przykładów na to, które też myślę, że Państwu pokażemy w dzisiejszym wykładzie, że tak naprawdę to nie tylko praca indywidualna, ale również praca zespołowa. Co będzie za 10-20 lat? Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale w tej chwili mamy takie zawody, o których nikt 10-20 lat temu nie słyszał. My też nie wiemy, w jaki sposób, w jakich zawodach będą nasi uczniowie pracowali. Ja dzisiaj tutaj jadąc do Państwa słyszałam ciekawą rzecz właśnie w wiadomościach, że we Francji otwiera się szkoła operatorów dronów na przykład. Przecież 20 lat temu nikt nie wiedział, że będziemy potrzebowali specjalistów od social media czy od innych nowych technologii. Także powinniśmy dzieci uczyć, jak samemu zdobywać wiedzę i przez te technologie mamy na to szansę. Temat wykładu to TIC na lekcjach, jak zacząć. Ja Państwu mogę od razu odpowiedzieć na to pytanie, jak zacząć. Trzeba zacząć od małych kroków. Metodą drobnych kroków, nie zmieniać od razu całej lekcji, nie wywracać wszystkiego do góry nogami, nie zamieniać wszystko na komputer, ale wręcz przeciwnie, dodawać pojedyncze rzeczy. Dzisiaj Państwu właśnie pokażemy, jak to zrobić. Od czego zacząć pracę z TIC? Na początek proponujemy kilka wskazówek, ponieważ dziś przedstawimy Państwu wiele narzędzi, wiele stron internetowych. Ten ogrom na początek potrafi naprawdę przytłoczyć. Sama pamiętam, jak na początku swojej pracy z TIC nie wiedziałam tak naprawdę, jeżeli tych narzędzi pojawiało się bardzo dużo. Nie sposób było wszystkie te narzędzia poznać w wystarczającym stopniu, żeby wszystkie jednocześnie zacząć wdrażać w swojej pracy. Dlatego na początek proponujemy wybranie sobie kilku narzędzi, które najbardziej Państwu odpowiadają. Wręcz sugerujemy skupienie się na jednym
które najbardziej się Państwu spodoba, na poznaniu tego narzędzia i spróbowaniu wdrożyć, żeby spróbowali Państwo wdrożyć te narzędzia w swojej pracy. Rozpoczynając pracę z narzędziem, nie należy uczniom wyjaśniać krok po kroku, jak z tego narzędzia korzystać. Pamiętajmy, jak wspomniała przed chwilką koleżanka, to są cyfrowi tubylcy. Oni jakby samoistnie przyswajają tę umiejętność korzystania z nowych technologii. Więc nasze wyjaśnienia tutaj krok po kroku nie są zupełnie uczniom potrzebne. Pozwólmy im na dowolność, pozwólmy im na eksperymentowanie. Nie tylko na eksperymentowanie z tym narzędziem, które my zaproponujemy, które Państwo zaproponują uczniom, ale na to również, aby uczniowie sami wychodzili z propozycjami nowych narzędzi, których można użyć w czasie zajęć. I to jest właśnie ta dowolność, o której przed chwileczką wspomniałam. Aby lepiej uczniowie poznali to narzędzie, lepiej je wykorzystali, żeby było, to wykorzystanie było celowe, warto organizować pracę w parach. Wtedy uczniowie współpracując uczą się jeden od drugiego i ten proces przebiega dużo szybciej, sprawniej i to narzędzie jest lepiej wykorzystane. Nowe technologie powinniśmy tak naprawdę wdrażać na różnych zajęciach, zarówno na lekcjach, jak i na zajęciach pozalekcyjnych i w różnym momencie zajęć. Na początek dobrze jest zacząć wprowadzać TIC na przykład na lekcji powtórzeniowej. Jest to taki moment, kiedy uczniowie już powinni znać określoną partię materiału, powinni być przygotowani z danego zakresu i wtedy narzędzia TIC mogą nam pomóc, wspomóc nas w sprawdzeniu tej uczniowskiej wiedzy. Nie stresujmy się tym, że dane narzędzie, jego zastosowanie na lekcji zajmie nam bardzo dużo czasu. Możemy rozciągać pracę z TIC na kilka lekcji i w ten sposób utworzymy tak zwane mini projekty. Kilka połączonych ze sobą lekcji z wykorzystaniem danego narzędzia. Bardzo ważna moim zdaniem rzecz, niekoniecznie musimy wdrażać TIC na każdej lekcji. O tym wspomniała już koleżanka. Ten TIC nie powinien naszych lekcji zdominować. Nie może być wszechobecny na całej lekcji. Należy racjonalnie dozować wykorzystanie tych nowych narzędzi. Jeżeli to Państwo jako doświadczeni nauczyciele wiedzą, czy jest uzasadnione stosowanie nowych technologii, czy też poprzestajemy na tradycyjnych formach, które do tej pory stosowaliśmy. Tyle byłoby teorii. Natomiast teraz będzie sama praktyka, także zachęcam Państwa do testowania tych narzędzi, które za chwilę pokażemy. Internautów również. Proszę sobie otworzyć dodatkową zakładkę i testować. Pierwsze narzędzie, które chciałabym pokazać, będzie wykorzystywało coś, co już mamy. Mamy zdjęcia. Nasi uczniowie mają tablety, mają smartfony, więc dlaczego tego nie wykorzystać? Robią mnóstwo filmików również. Jeżeli pokażemy im cel, damy jakieś zadanie, myślę, że będzie można świetnie wykorzystać właśnie to narzędzie. Pierwsze narzędzie to jest Animoto. Strona internetowa jest podana na tym slajdzie. Animoto tworzy przede wszystkim bardzo atrakcyjny film z dostępnych zdjęć. Ten filmik w wersji bezpłatnej jest w wersji 30-sekundowej. Jeżeli zapłacimy, to będzie można już dowolnej długości filmiki robić. Na początek pokażę Państwu trzy ciekawe filmiki. Zapraszam. Filmik zrobiony przez panią Katarzynę Krywult i ich uczniów. Tytuł to Sąd nad Syzyfem. Taka była przeprowadzona lekcja. To był pierwszy filmik.
drugi to film pani Joanny Palińskiej, który prezentuje podsumowanie projektu Wielościany Archimedesowe. I ostatni filmik, który powstał dosłownie w parę chwil. Prowadziłam takie szkolenie dla nauczycieli, zrobiłam zdjęcia i mamy. Tak wyglądały przykłady z programu Animoto. I to, jak Państwo zastosujecie na lekcji, to zależy tylko od Waszej kreatywności czy kreatywności Waszych uczniów. Widzieli Państwo, że było tam zaprezentowane podsumowanie projektu. Można zaprezentować za pomocą takiego krótkiego filmiku wydarzenia z życia klasy czy szkoły i umieścić potem na stronie internetowej. Kilka szkół, z którymi miałam okazję współpracować, właśnie w ten sposób prezentują swoje osiągnięcia i nie wiem, czy Państwo się ze mną zgodzą, ale mnie się wydaje, że jest to dużo bardziej atrakcyjne niż wrzucanie kilkunastu zdjęć po prostu pod jakiś post. Może być to również powtórzenie słownictwa do lekcji, tak? Jeżeli Państwo przygotujecie jakieś obrazki, do tego można wpisać tekst, można przygotować taki krótki filmik, który podsumuje. Mogą to być zdjęcia, które będą wprowadzały w temat. Mogą to być również cele lekcji w postaci filmiku. To wszystko zależy tylko od Państwa, tu powinny być dodane trzy kropeczki, bo tych zastosowań jest wiele. Pokażę Państwu teraz króciutko, jak korzystać z tego programu. Program wymaga rejestracji. Ja jestem w tym momencie zalogowana, także proszę sobie założyć konto w domu. Wymagany jest adres mailowy i potwierdzenie tej rejestracji. Klikamy po prawej stronie na górze Create. No i mamy teraz dość intuicyjny interfejs. Zaczynamy od wybrania jednego z stylów. Wybierzemy na przykład pierwszy. Tutaj proszę patrzeć po prawej stronie na dole, czy mamy do wyboru 30-sekundową wersję filmiku, ponieważ są takie style czy takie motywy, które będą tylko dostępne w płatnej wersji, wtedy należy płacić. Natomiast my wybierzemy ten, który ma 30-sekundową wersję bezpłatną. Wszystko zależy od szybkości internetu. Gdy mamy szybki internet, to wszystko działa dość sprawnie. W tym momencie możemy już dodawać zdjęcia. Możemy dodać zdjęcia, możemy dodać krótki filmik, również tekst. No, mamy tylko do dyspozycji 30 sekund, także myślę, że w tym momencie przydadzą nam się najbardziej zdjęcia. Ja teraz przygotowałam dla Państwa kilka przykładowych zdjęć, które zaraz dołączę. Tu mamy jedno i tu drugie. Także z tych dwóch zdjęć zrobimy. Chwilkę musimy poczekać, aż się załaduje. W międzyczasie możemy dodać tekst. Możemy przeciągać dowolnie te obrazki. Możemy również dodać gotowy krótki filmik albo gotowy obraz dostępny z biblioteki. Dodamy filmik w tym momencie. Na przykład odliczanie na początek. I jeżeli nasz filmik jest już gotowy, możemy sobie podejrzeć, jak to będzie wyglądało. Teraz trzeba kilkanaście sekund poczekać, żeby ten film się zdążył wygenerować. Gdy się wygeneruje, możecie Państwo go zapisać, nadać mu tytuł, ewentualnie opis.
A następnie albo wysłać link, tak jak ja tutaj miałam na prezentacji linki i pokazać komuś w internecie, albo zamieścić na stronie blogu szkoły czy klasy. Mam już dostępny filmik, który przed chwilą zrobiłam. Za chwilę się powinien włączyć. Trwał 13 sekund, bo dodałam tylko dwa zdjęcia i krótkie wideo. Natomiast do 30 sekund mamy możliwość wygenerowania takiego filmiku. Nadamy tytuł i w tym momencie filmik będzie się zapisywał na moim koncie i mogę z niego skorzystać ponownie. Mogę również go potem edytować, jeżeli na przykład nie podoba nam się muzyka, możemy ją zmienić, tylko w tej bezpłatnej wersji jest ograniczona ilość ścieżek dźwiękowych, z których można korzystać, ale to już zostawiam Państwu do sprawdzenia, bo tak naprawdę trzeba sobie założyć to konto, chwilę poklikać, pobawić się tym. To jest narzędzie, które też uczniowie świetnie potrafią. Jeżeli Państwo im pokażą króciutko, jakie są możliwości, to oni sobie sami założą konto, sami zorientują się, jak trzeba to robić i tak naprawdę my możemy się potem również od nich uczyć, bo oni bardzo ciekawe opcje odkrywają, do których ja na przykład w domu czasami nie docieram. Także bardzo, bardzo Państwu polecam. Wrócimy do prezentacji. Pokażę jeszcze jedną rzecz króciutko. Tym razem jest to program Windows Movie Maker. To jest program, który Państwo, którzy mają system Windows, macie dostępny od razu wbudowany, bądź można bezpłatnie ściągnąć. Możecie tutaj bezpłatnie nieograniczone ilości wrzucać zdjęć czy filmów. Tworzymy filmy, dodajemy efekty, również dodajemy tekst. To już też zależy wszystko od Państwa kreatywności. Pokażę króciutki filmik pani Beaty Skrzypiec, która w swojej klasie dokumentowała zdjęciami, jak rośnie rzodkiewka i następnie w tym programie stworzyła film. Pokażę go skrótowo, bo jest długi. Filmik jest dostępny w prezentacji, także zachęcam do obejrzenia. Z tyłu, na końcu filmu dodane są napisy końcowe, także można naprawdę ciekawe filmiki zrobić i to jest coś, co dzieciakom się bardzo podoba. Do czego możemy wykorzystać zdjęcia? Ja chciałam zaproponować Państwu zrobienie interaktywnych puzli z uczniami. Może zastanawiają się Państwo, dlaczego puzzle? Dlaczego interaktywne puzzle, po co one nam potrzebne na lekcji. Jeżeli chodzi o wykorzystanie puzzli, to zastosowanie ich jest naprawdę dosyć szerokie. Obrazek, który proponujemy uczniom do ułożenia, może być wprowadzeniem do tematu lekcji, może być związany z tematem naszej lekcji. Uczniowie mogą również ułożyć zdanie, na przykład cel lekcji. Możemy wprowadzać element rywalizacji, zarówno indywidualny, jak i w grupach, w parach. Kto szybciej odczyta hasło, które pojawi się po ułożeniu puzzli. Jeśli chodzi o dalsze ćwiczenia w dalszym etapie lekcji, to na przykład nauczycielom języków polecam stworzenie takich puzzli z danym słowem, które uczeń potem musi przetłumaczyć, ułożyć z nim zdanie, to już zależy od Państwa pomysłów. Taki pomysł dla nauczycieli historii. Możemy ułożyć puzzle, po ułożeniu których pojawi nam się data. Zadaniem ucznia jest podanie jakiegoś wydarzenia do tej daty. Może to być obrazek z wizerunkiem króla, czy też z herbem miasta. Dla nauczycieli przyrody, geografii, takie wykorzystanie puzzli interaktywnych, ułożenie puzzli z widokiem krajobrazu. Po ułożeniu uczeń podaje
cechy danego krajobrazu. I ćwiczenie domowe również może być ciekawsze, jeżeli polecenie uczeń uzyska dopiero wtedy, kiedy ułoży takie interaktywne puzzle. Chciałabym teraz pokazać kilka przykładów puzzli interaktywnych, jak wyglądają. Pierwszy przykład to krajobraz, o którym już wspomniałam. To jest też stworzony przeze mnie na podstawie obrazka, który znalazłam za pomocą wyszukiwarki Creative Commons. To też jest bardzo ważne, będziemy o tym wspominać, skąd pozyskiwać legalne obrazy. Kolejne puzzle to na przykład fragment mapy. Tutaj umieściłam mapę Londynu, którą uczniowie mogą ułożyć i do tego może być sformułowane przez nas jakieś zadanie, ewentualnie jakieś ciekawe miejsce. Tutaj też akurat tym razem związane z Londynem. Tworzenie tych puzzli jest tak naprawdę bardzo proste. Polecam Państwu stronę Jigsaw Planet. W adresie prosiłabym o wpisanie sobie jigsawplanet.com. To jest ten adres, który klikamy, aby takie puzzle ułożyć, przygotować dla swoich uczniów. Oczywiście wymagane jest również logowanie się. W związku z tym należy założyć sobie konto. Do tego również potrzebny jest adres e-mailowy i potwierdzenie rejestracji. Na głównej stronie mamy mnóstwo różnych puzzli stworzonych przez inne osoby, z których możemy sobie skorzystać. Ale przygotowując lekcje, chcemy, żeby układanie tych puzzli było dla naszych uczniów celowe. W związku z tym tworzymy własne puzzle, klikając stwórz. Przeglądając dostępne na naszym komputerze obrazy, wybieramy interesujące nas zdjęcie, na przykład Króla Chrobrego. Mamy do wyboru poziom trudności naszych puzzli. Może ich być więcej lub mniej, w zależności od poziomu zaawansowania dzieci, od poziomu łatwego do trudnego. Mamy do wyboru różne kształty puzzli. Też od nas zależy, które wybierzemy. Jest też opcja rotacji. Jeżeli ją zaznaczymy, można puzzle rotować. Jeżeli nie, układane są w sposób tradycyjny. Dobrze jest również wpisywać tagi, czyli słowa kluczowe, po których inni korzystający z naszych puzzli nauczyciele czy też inne osoby będą mogły nasze puzzle znaleźć. I na przykład wpiszę tutaj tag król i utworzę nasze puzzle klikając stwórz. I pojawiły nam się puzzle z wizerunkiem Króla Chrobrego. Mamy taką opcję ducha, którą jeśli klikniemy, to jest podpowiedź dla ucznia, jak ten obrazek układany będzie wyglądał. Jeśli zrezygnujemy z tej opcji, jest troszeczkę trudniej. Po zalogowaniu się, tak jak powiedziałam, na stronie głównej są różne projekty puzzli innych osób. Wchodząc w zakładkę Moje puzzle, mam do dyspozycji te, które sama utworzyłam. Mogę do nich wrócić, mogę tworzyć nowe. Wszystkie mam na swoim koncie po zalogowaniu. Kolejnym przykładem wykorzystania puzzli jest szkolna witryna logopedyczno-ortograficzna pani Anny Grzegory. Na tej stronie internetowej pani Anna zaproponowała układanie puzzli ortograficznych. Różne reguły ortograficzne, utworzone są obrazy, ale o tych obrazach za chwileczkę powie koleżanka, ponieważ są to obrazy utworzone z chmur wyrazowych i po kliknięciu uczeń
układa takie jabłuszko. Tutaj akurat było u zwykła, czyli też jeszcze kolejny przykład zastosowania puzli. Inne ciekawe narzędzie to PhotoBabel. Jest ono o tyle ciekawe, że to zdjęć, które przygotowujemy, które robimy naszym uczniom podczas różnych projektów, uroczystości szkolnych, czy też zdjęć, które potrzebne są nam do lekcji, możemy do tych zdjęć dodać głos, czyli są to tak zwane mówiące obrazki. Co daje stworzenie takiego obrazka uczniowi? Niektórzy nasi uczniowie niekoniecznie chętnie mówią, więc nagranie jakiegoś komentarza głosowego do obrazka jest dla nich przełamywaniem bariery w mówieniu. Chętniej, zdecydowanie chętniej czytają, mówią czy opowiadają. Przykłady, które chciałabym Państwu pokazać. Jeden z nich jest mój, to było też podsumowanie jakiegoś projektu. W szkole podstawowej numer 2 w Koluszkach jako nauczyciel języka angielskiego. Interesuje się sportem i nowymi technologiami w nauczaniu. I inny przykład zastosowania pani Marty Florkiewicz-Borkowskiej. Pani Marta jest nauczycielem języka niemieckiego. Przygotowała ze swoimi uczniami taki oto mówiący obrazek. Uczeń opowiada o posiłku spożywanym przez niego. Mein Frühstück. Zum Frühstück esse ich Käsebrot mit Apfel oder Orange. Manchmal esse ich Schinkenbrot mit Quark. Selten esse ich Brötchen mit Wurst. Zum Frühstück trinke ich Tee oder Schokolade. Selten trinke ich Orangensaft. Nie trinke ich Milch. Jak utworzyć taki mówiący obrazek? Jest to również bardzo proste. Należy stworzyć konto na photobubble.com. Mamy tam dostępne wszystkie wykonane przez nas mówiące obrazki. Aby utworzyć nowy, klikamy Create a PhotoBubble. Wybieramy zdjęcie ze swojego komputera. Wybiorę może inne tym razem. Czekamy chwilkę, aby obrazek dodał nam się na nasze konto. Możemy do tego obrazka dodać również tło, jakie nam najbardziej odpowiada. Tutaj można sobie poeksperymentować. I w tym miejscu mamy możliwość nagrania komentarza do obrazka. Możemy nagrać, po czym odtworzyć nagrany wcześniej komentarz. Dobrze, i jeszcze jedno narzędzie do eksperymentowania z obrazem. Jest to pizap.com. Tutaj mają Państwo adres tego narzędzia. Również wymagana jest tutaj rejestracja. Ja już się wcześniej zalogowałam. I możemy tutaj za pomocą tego narzędzia tworzyć kolaże, plakaty. Możemy dodawać dymki komiksowe do danego zdjęcia. Po utworzeniu swojego konta oczywiście możemy utworzyć nowy obrazek. Ja chciałabym zaproponować jedną z opcji, tylko jedną tutaj z opcji Państwu pokazać. Wybieram również zdjęcie z komputera. Mam dwie dziewczynki i chciałabym dodać, co one mówią. Oczywiście taki dymek komiksowy też można edytować, obracać.
dodałam takie proste powitanie i w ten sposób utworzyłam obrazek, który potem mam dostępny i mogę z niego skorzystać na lekcji. To jest oczywiście tylko jeden z przykładów wykorzystania tego narzędzia. Możemy dodawać, tak jak powiedziałam, teksty, dymki, emotikony, tworzyć różnego rodzaju plakaty, komiksy czy też kolaże. Do czego może być nam to narzędzie potrzebne? Taki stworzony przez nas obrazek może być wprowadzeniem do zajęć, może być inspiracją do rozmowy, do odgrywania jakichś scenek, krótkich przedstawień, inscenizacji. Możemy tworzyć również fotorelacje z wycieczek i z uroczystości szkolnych, ewentualnie jakieś opowieści ze zdjęć. Przykłady wykorzystania PISAP pani Marty Florkiewicz-Borkowskiej, wykonany w tym za pomocą tego narzędzia kolaż oraz dymki komiksowe dodane do zdjęcia. Ja chciałam jeszcze dodać do tych puzli, że bardzo fajnie to się sprawdza na tablicach interaktywnych, które bardzo często mamy w klasach, a jednak są zazwyczaj wykorzystywane jako tak naprawdę projektor, tak? A tutaj można wykorzystać do jakichś zajęć powtórzeniowych, mogą uczniowie współpracować i naprawdę fajnie to wychodzi. Natomiast ja chciałabym Państwu powiedzieć, skąd legalnie brać zdjęcia, bo tak jak koleżanka wspomniała, warto na to zwrócić uwagę. Co prawda zapewne Państwo wiecie, że do celów edukacyjnych w zamkniętym gronie w klasie możemy wiele rzeczy stosować, jednak ja uważam, że jednak warto pamiętać o poszanowaniu praw autorskich, zwracać na to uwagę uczniom, bo jest to jeszcze mało popularne w naszym kraju, a jednak jest to ważna sprawa. Przede wszystkim źródłem legalnych zdjęć to jest właśnie nasz własny smartfon, aparat czy kamera. Uczniowie robią zdjęcia, czy Państwo robicie zdjęcia, zrobicie zdjęcie plaży, czy zrobicie zdjęcie szkoły, to jest Wasze prawo do tego zdjęcia. Możecie go wykorzystać dowolnie w internecie. Natomiast co, jeżeli nie mamy zdjęcia, które chcemy wykorzystać? Mamy taką lekcję, ja mam na przykład lekcję o geometrii, gdzie nie mam aż tylu własnych obrazków, czy uczniowie nie zrobili aż tylu zdjęć, jak prosiłam. I skąd te obrazki znaleźć? Gdzie te obrazki znaleźć? Chciałam pokazać dwa serwisy. Pierwszy to jest Flickr. Flickr pozwala Państwu na przyjrzenie bardzo dużej bazy zdjęć. Pokażę pierwszy link. Pierwszy link poprowadzi nas od razu do kanału Flickr, który się za chwilę otworzy. Marcina Polaka, który jest tutaj obecny na sali, redaktora naczelnego portalu EduNews, który właśnie zbiera na Flickrze zdjęcia, które sam robi, a następnie udostępnia na licencji Creative Commons z uznaniem autorstwa. Czyli to znaczy, jeżeli Państwo będziecie chcieli wykorzystać taki obrazek, który pan Marcin zrobił, to można go legalnie wziąć, tylko pamiętać należy o tym, żeby podać, że to jest jego obrazek, podać link do licencji. Jeżeli zmienicie jakkolwiek ten obrazek, no to trzeba byłoby też poinformować. Natomiast jest to legalnie do użycia w jakimkolwiek programie, w którym dzisiaj, który dzisiaj będziemy pokazywać. Mamy kanał na Flickrze. Tutaj są dostępne zdjęcia pana Marcina Polaka. Możecie Państwo sobie wybrać dowolne zdjęcie. I po prawej stronie będziecie widzieli, na jakiej ona jest licencji. Widać tutaj, że to są pewne prawa zastrzeżone. Jeżeli tutaj klikniemy, otworzy nam się strona z licencją i widzimy, tutaj jest po angielsku napisane, że wystarczy podać autora. Tak? Czyli możecie Państwo z tym zdjęciem zrobić bardzo wiele. Natomiast takie zwykłe zdjęcie, które wyszukacie w internecie, zazwyczaj jest na licencji zamkniętej, jest zastrzeżone, prawa są zastrzeżone tylko dla autora, także bardzo proszę zainteresować się tym tematem, bo to jest naprawdę ciekawe, bo przypuszczam, że Państwo również nie chcieliby, żeby ktoś korzystał z Państwa pracy, podpisując to swoim imieniem. Jest jeszcze jedno narzędzie ciekawe, które chciałabym Państwu pokazać. Jest to po prostu wyszukiwarka Google. Myślę, że większość Państwa ją zna. Natomiast od niedawna jest bardzo ciekawa opcja. Ja wpiszę tutaj na przykład szkoła. Chciałabym znaleźć jakieś zdjęcie do mojego projektu szkoły i znajduje mi się bardzo wiele obrazków. Natomiast większość tych obrazków jest na licencjach zastrzeżonych. Nie można ich legalnie użyć, więc klikamy narzędzia wyszukania i tutaj mamy prawo do użytkowania.
gdy wybierzemy oznaczone do ponownego wykorzystania, znajdą się te obrazki, które zostały udostępnione na tych licencjach Creative Commons i też w bardzo prosty sposób można nie tylko te bazy flickrowe, ale cały internet przeszukać pod kątem takich obrazków. Wtedy po wejściu można sobie pokazać obraz, ewentualnie odwiedzić stronę, sprawdzić, kto jest autorem, bo trzeba podać i wtedy, tu jest akurat Wikipedia, tutaj zazwyczaj treści są dostępne na licencjach Creative Commons i można takie zdjęcie użyć czy na stronie szkoły, czy w swojej prezentacji, czy w jakimś narzędziu internetowym. Mówiliśmy tutaj o zdjęciach. Ja bym chciała Państwu powiedzieć jeszcze o filmach. Chętnie powiedziałabym, jak tworzyć własne filmy, ponieważ ja takie filmy w stylu Khan Academy tworzę dla moich uczniów i również dla Khan Academy tworzę filmy. Natomiast myślę, że to zostawimy na kolejny warsztat. Jest to bardzo ciekawy temat. Uczniowie też świetnie się w tym odnajdują. Natomiast dzisiaj mamy jak zacząć, także chciałabym Państwu pokazać filmy, które są już gotowe do użycia w klasie. Pierwszy serwis to jest po prostu YouTube. Znajdziecie tam Państwo mnóstwo filmów, różnej treści, różnej jakości, różnego poziomu merytorycznego. Nasi uczniowie bardzo często tam przesiadują, oglądając różne śmieszne bądź mniej śmieszne filmiki. Natomiast jeżeli pokażemy im kanały edukacyjne, które mają naprawdę ciekawe treści, to również się tym zainteresują. Pokażę Państwu pierwszy serwis i tutaj myślę, że Agnieszka trochę o nim opowie, ponieważ ona z niego korzysta. Jeden z kanałów, który zasubskrybowałam sobie w YouTube, jest ColorLearn. Jest mi to przydatne w mojej pracy nauczyciela języka obcego. Wykorzystuję rymowanki, które są na tym kanale zamieszczone. Dotyczą one zarówno stosowania gramatyki, zasad gramatyki języka angielskiego, jak i również dotyczą słownictwa. Takich kanałów jest oczywiście więcej. Są takie, które dotyczą wymowy, dotyczą nauczania młodszych dzieci. Niemniej jednak zdecydowałam się tutaj pokazać ten, ponieważ najczęściej z niego korzystam i tak naprawdę polecam wszystkim nauczycielom języków. Pokażemy krótko jeden z filmików, żeby Państwo zobaczyli, jak to wygląda. Tu akurat była jedna z opowieści, natomiast tutaj będzie filmik, który uczniom się bardzo podoba. Musimy poczekać 4 sekundy. Zachęcam do przyjrzenia takich kanałów. Można do nas napisać, podeślemy więcej linków, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Natomiast jeśli chodzi o kolejne kanały, chciałabym pokazać polski kanał Khan Academy. Jest to serwis, który zawiera bardzo dużo filmów z matematyki, fizyki, chemii i nie tylko. W dużej ilości są te filmy przetłumaczone już na język polski. Ja również nagrywam z dziedziny matematyki takie filmy. Można uczniom podesłać do powtórzenia pewnego materiału. Można podesłać do obejrzenia filmik przed lekcją, żeby się zapoznali na przykład z jakimś tematem i przychodzą na lekcję już z jakąś wiedzą. Państwo tylko podsumowujecie to, co uczniowie obejrzeli. To są filmiki, które wyglądają na przykład tak. Matematyka jest od szkoły podstawowej, od początków liczenia, aż po matematykę wyższą. W tym filmie dowiecie się trochę o elipsie. Ta elipsa ma takie same połosie, jak ta tutaj różowa. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery.
To jest jeden z przykładów, natomiast takich filmików, kanałów jest bardzo dużo i wiem, że uczniowie bardzo chętnie korzystają, szczególnie w tych starszych latach, w gimnazjum, w liceum, gdzie mają jakieś braki z poprzedniej szkoły, w bardzo łatwy sposób można sobie powtórzyć. Zdradzę Państwu, że bardzo wiele wyświetleń jest na przykład przed maturą, takich filmików, na przykład przed maturą z biologii było sporo wyświetleń, również przed jakimiś sesjami dla studentów, bo oni też powtarzają niektóre materiały z zakresu szkoły średniej. Natomiast, tak jak wspomniałam, również dla szkoły podstawowej takie filmiki Państwo znajdziecie. Jest również ciekawy serwis, w tej chwili w większości anglojęzyczny, także dla uczniów, którzy już opanowali ten język, TED-Ed. TED to taka strona, która zbiera ciekawe, inspirujące wykłady, mowy, natomiast TED-Ed to jest wersja edukacyjna. Możemy wejść sobie tutaj w lekcje i wybrać lekcje na przykład z technologii, z nauki i wybieramy dowolny filmik i do takiego filmiku uczniowie mają, najpierw oglądają filmik, potem są zadane pytania, potem są linki podane do poszerzenia tematu. Część tych filmików ma polskie napisy, trzeba po prostu przejrzeć je. On them twice as hard, they move twice as fast. Sir Isaac Newton of Apple fame first proposed this relationship, and so those fluids are called Newtonian fluids. Ketchup, though, is part of a merry band of linear... Bardzo przystępny sposób, tłumaczą dość trudne zagadnienia, także jeżeli uczniowie znają język angielski, one nie są trudne, także warto im pokazać. I tak jak wspomniałam, część filmików ma polskie napisy, także to już problem językowy nam znika. Teraz opowiemy Państwu o dwóch tablicach, wirtualnych tablicach korkowych, na których możemy gromadzić przydatne materiały. Będą to Pinterest i Padlet. Ja chciałabym zacząć od Pinteresta. Jest to tak naprawdę rodzaj serwisu społecznościowego, ale głównie spełnia rolę takiej wirtualnej tablicy korkowej. Możemy tam przypinać wszystko, co nas zainteresuje. Może to być związane z naszą pracą, z wykorzystywaniem nowych technologii. Możemy tam gromadzić ciekawe linki. Możemy poświęcić miejsce swojemu hobby. Na przykład są takie wirtualne tablice dotyczące gotowania czy mody. Ja chciałabym dzisiaj skupić się jednak na pokazaniu Państwu przykładowych takich tablic dotyczących stosowania nowych technologii w pracy. Na Pinterestie przypinamy tak naprawdę obrazki. Założeniem tego serwisu jest to, że większość osób jest tak naprawdę wzrokowcami i obrazek przykuwa naszą uwagę zdecydowanie bardziej niż tekst. Możemy przypinać zdjęcia, różnego rodzaju grafiki, możemy gromadzić ciekawe cytaty, czy też zbierać linki. Możemy sami tworzyć taką tablicę, przypinając interesujące nas materiały, a możemy je również przepinać z innych tablic. Możemy śledzić innych członków Pinteresta, to co oni gromadzą i jakby podążać za nimi, za ich tablicami. Możemy przepinać interesujące nas linki na swoją tablicę. Jak wygląda taka tablica Pinterest? Pierwszy przykład tablicy to jest Pinterest pana Jacka Ścibora. Po utworzeniu konta i zalogowaniu się widzimy wszystkie tablice, które utworzyła dana osoba. Mamy tutaj różne kategorie. Interesujące nas dziś najbardziej to EduTik, zasoby dla nauczycieli oraz blogi Superbelfrów, o których będzie też za chwileczkę mowa. Tutaj widzą Państwo poszczególne kategorie. Natomiast klikając w interesującą nas kategorię, coś nie możemy się. Widzimy zawartość tej kategorii.
Ja zrobiłam tutaj zrzut ekranu kategorii zasoby dla nauczycieli i są tutaj umieszczone zarówno narzędzia internetowe przydatne w pracy z uczniami, jak i również linki do interesujących kart pracy, czy też do zbliżających się wydarzeń edukacyjnych. I kolejny Pinterest, który bardzo polecam, to są narzędzia pracowni języka angielskiego. Jest to Pinterest utworzony przez panią Agnieszkę Bilską i jest to niesamowity zbiór linków do narzędzi, do kart pracy, do wszystkiego, co możemy wykorzystać w swojej pracy, jeżeli chcemy rozpocząć naszą przygodę z TIC. To jeżeli sami zdecydujemy się na utworzenie takiej tablicy, możemy poprzez zaproszenie dodać innych członków do naszej tablicy i wspólnie z nimi edytować ją. Myślę, że dobrze się to sprawdza w szkołach, gdzie jest zespół nauczycieli, którzy działają właśnie na rzecz wdrożenia nowych technologii w pracy. I założenie takiej wspólnej tablicy jest tak naprawdę też takim miejscem, gdzie możemy gromadzić interesujące nas materiały. Tak jak wspomniałam, jest to rodzaj serwisu społecznościowego, więc jest też możliwość komentowania, lajkowania. Jest oczywiście połączenie z innymi serwisami społecznościowymi, takimi jak Facebook czy Twitter. Ja chciałabym Państwu powiedzieć o Padlecie. Padlet to taka wirtualna tablica korkowa. Zaraz pokażę dokładnie, jak zrobić na niej coś ciekawego. Możecie Państwo dodać zdjęcia, filmy, linki, teksty, materiały, które chcecie, żeby były w jednym miejscu, w jednej grupie, żeby nie zginęły, żeby można było komuś wysłać. Udostępniacie tablicę, możecie Państwo zaprosić inne osoby do współtworzenia tej tablicy, na przykład uczniów, albo można poprosić uczniów, żeby sami stworzyli coś ciekawego. Pierwszy przykład to jest Padlet po spotkaniu właśnie po szkoleniu dla nauczycieli. Ja przypiłam dla tych nauczycieli właśnie zdjęcia, filmiki i prezentacje, które omawialiśmy i podałam linki, o których mówiliśmy, tak żeby nie musieli sobie zapisywać na kartce. Po prostu wystarczy, że zapisali ten jeden link do tego Padleta, a następnie w domu mogą sobie każdy link kolejny otworzyć. Kolejny przykład to Padlet z blogami Super Belfrów. W tej chwili już wygląda troszkę inaczej, bo nam się bardzo rozrasta i w tej formie był mało czytelny, natomiast zachęcam do odwiedzenia. Są to blogi tworzone przez nauczycieli aktywnych, którzy robią różne ciekawe rzeczy z uczniami i my też bardzo chętnie się dzielimy z pozostałą częścią świata tym, co robimy. Większość rzeczy, które udostępniamy, są właśnie na licencjach Creative Commons, także zachęcam do przyjrzenia. Są blogi i matematyków, i językowców, i historyków, i polonistów, także każdy z Państwa znajdzie tam coś dla siebie. Także zachęcam w ramach inspiracji czy przejrzenia, co się sprawdza w innych szkołach, naprawdę warto. I na takim Padlecie po prostu zebraliśmy te linki, bo gdybyśmy na stronie internetowej wrzucili jeden po drugim, to zapewne byłoby trudno dotrzeć do tego. Inny przykład to Padlet pani Joanny Palińskiej, która to zebrała na nim kilka filmików właśnie ze wspomnianego wcześniej podsumowania projektu. I tutaj dla uczniów i rodziców i naszej stronie szkoły był taki Padlet udostępniony, żeby każdy mógł sobie obejrzeć właśnie w ten sposób. To było po prostu podsumowanie projektu. Również Padlet jest, jak wspomniałam, miejscem do współpracy, do dyskusji, do zbierania różnych uwag, opinii, do ustalania jakiegoś planu działania. Tutaj pani Marta Florkiewicz-Borkowska zaprosiła swoich uczniów do stworzenia Padletu na temat multimedia w szkole i wypowiadali się na różne tematy na tym Padlecie i wszystko jest zapisane w jednym miejscu. Padlet to również współpraca i tutaj na przykład pani Marta jest nauczycielką języka niemieckiego i uczniowie tworzyli taki Padlet, dodając zdjęcia i przypisując mu kolejne słówka, po prostu w ramach lekcji powtórzeniowej. To ja pokażę, jak robić coś takiego na Padlecie. To jest jedno z chyba z pierwszych narzędzi dzisiaj, do których nie potrzebujecie Państwo mieć rejestracji. Także zachęcam w tym momencie do odwiedzenia tej strony. Adres jest bardzo prosty: padlet.com.
Także bardzo proszę sobie wejść razem ze mną na tą stronę. Można sobie założyć konto i się zarejestrować i zachęcam do zrobienia tego w późniejszym czasie, ponieważ wtedy te wszystkie padlety będziecie mieli Państwo zebrane w jednym miejscu. Natomiast możecie stworzyć od ręki taką tablicę. Na przykład ja mogłabym Państwu w tym momencie internautom udostępnić taką tablicę, na której będziemy pisać różne rzeczy. W tym momencie tablica została utworzona, ma taki nieciekawy adres. Ten adres można sobie we właściwościach zmienić. Ale żeby go zmienić, to ja bym musiała być zarejestrowana. Także można sobie tutaj skrót dodać i wtedy uczniom podajemy taki skrócony link, czy właśnie ja podawałam nauczycielom skrócony link. Możecie Państwo wybrać już takie graficzne rzeczy. Tapetę, możecie wybrać układ, czy swobodnie, czy strumieniowo jeden pod drugim post się ma pojawiać. I wiele, wiele innych rzeczy, które trzeba sobie samemu sprawdzić. Klikamy dwa razy na takim padlecie. Proszę sobie spróbować na swoich komputerach. I można nadać tytuł. Można coś tutaj napisać, ale można przede wszystkim dodać linka, coś, co jest najbardziej wartościowe. Ja dodam teraz przykładowy link, na przykład do wspomnianego wcześniej Pinteresta. Klikamy wklej, dodaj i co ważne, musimy poczekać, aż to kółeczko przestanie się kręcić, wtedy ten adres zostanie zapisany i w tym momencie, jak kliknę w innym miejscu, to zostało przypięte, mogę sobie przemieszczać to po tablicy, mogę napisać dowolny tekst. Mogę wrzucić zdjęcie na przykład z komputera. Wrzucę do zdjęcie króla. Zrobiłam to za szybko, nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę i zdjęcie się nie dodało. Trzeba poczekać, aż się kółeczko przestanie kręcić, obraz, czy link się, czy strona się załaduje i dopiero można odkliknąć. Także zachęcam do przetestowania tego narzędzia. Przede wszystkim warto zalogować się, zarejestrować, a następnie zalogować i wtedy można naprawdę mieć fajne narzędzie, które ma bardzo dużo możliwości. Przejdziemy dalej. Te przykłady Państwu pokazuję w ramach inspiracji, to jest tylko jedno z zastosowań takich narzędzi, także mam nadzieję, że już Państwu w głowach rodzą się nowe pomysły. Natomiast kolejne narzędzie, bardzo ciekawe, które chciałam pokazać, to są dwie strony do tworzenia chmur wyrazowych. Są to bardzo atrakcyjne graficznie rzeczy, które się uczniom bardzo podobają, bardzo ładnie wyglądają i też spełniają bardzo wiele walorów edukacyjnych. Uczniowie bardzo fajnie tworzą te rzeczy w ramach powtórzeń, drukują sobie w ramach powtórzenia słówek, na przykład jeżeli mówimy tutaj o językach. Pierwsza strona to jest Wordle.net, prosty adres. Ja tutaj pokazałam dwa przykłady. Jeden to jest po lewej stronie, to było logo projektu, który robiłam z moją klasą czwartą, projektu e-twinning, który dotyczył zastosowania matematyki w życiu. Robiliśmy to z Hiszpanią i na bloga, który prowadziliśmy, wrzuciliśmy właśnie taką chmurę wyrazową. Natomiast po prawej widzicie Państwo chmurę wyrazową, którą zrobili uczniowie klasy piątej na początku roku szkolnego. Wpisywali słowa, które im się kojarzą w danym momencie, w danym miejscu z matematyką po prostu. I wychodziły różne ciekawe rzeczy. Proszę sobie przejść na tą stronę. To jest również strona bez rejestracji. Klikamy tutaj Create Your Own. I w tym miejscu możemy wpisać dowolny tekst. Możecie Państwo poniżej wkleić jakiś link do bloga, jeżeli chcielibyście, żeby te słowa były dobrane właśnie z jakiejś strony internetowej konkretnej. Natomiast możemy dodać w tym miejscu, w tym momencie swoje słowa. Ja wpiszę kilka przykładowych. Możecie mi Państwo podpowiadać. Chętnie skorzystam. Wpisałam kilka rzeczy. W tej chwili niestety nie mamy wtyczki, którą spróbuję zainstalować. Ta strona wymaga Javy. Natomiast mam nadzieję, że Państwo macie
dostęp do tego. W tym momencie powinna mi się pojawić właśnie chmura wyrazowa i tam jest opcja randomize, możecie Państwo sobie dowolnie zmienić tą, losowo zmienić tą chmurę wyrazów. Czy na Państwa komputerach tutaj obecnych sali działa? To bardzo się cieszę, że działa, także Państwo tu próbują. Państwo przed komputerami w domach mam nadzieję, że też próbują w tym momencie. Ja opowiadam teraz teoretycznie. Możecie Państwo też wybrać własny kolor, własny układ, jeżeli chcemy, żeby były wyrazy dostępne, tylko widoczne tylko poziomu, to również tak możemy taką opcję wybrać. Druga strona, równie ciekawa, myślę, że jeszcze bardziej atrakcyjna graficznie, to Taxedo. Adres to taxedo.com. Jeszcze raz pokażę, jeżeli ktoś chciałby spisać z internautów. I mamy taką stronę. I znowu mamy kilka opcji, możemy dodać na przykład link do bloga, który, żeby nam się utworzyły słowa kluczowe na przykład, ale my chcemy wpisać swoje. Klikamy i niestety znowu mi się nie uda zrobić. Start now, także proponuję zrobić w tym momencie na swoim komputerze. Ja będę opowiadać teoretycznie, ponieważ dość dobrze narzędzie znam, chyba że podejdę do kogoś z Państwa. Mogę do kogoś z Państwa podejść? Też nie mają Państwo wtyczki w tym momencie. To może internauci będą próbować. A Taxedo się uda? Komuś z Państwa się udało? Bo Wordle się udało. A teraz się ładuje. Taxedo tutaj się ładuje. Świetnie. Mam tutaj jeden komputer, także mogę opowiadać. Państwo przed komputerami w domu, mam nadzieję, że widzicie już tą stronę internetową. Taxedo. Klikamy po lewej stronie load. Teraz jakaś przykładowa chmura, ładujemy zdjęcia i teraz znowu albo wpisujemy link, albo pod spodem enter text i dowolne słowa. Proszę wpisać pod spodem jeszcze enter text, drugie takie dość duże okienko, proszę spróbować wpisać tam swoje słowa. Load po lewej stronie na górze musimy kliknąć. Na górze. Tak. Pod nazwą. Proszę wpisać po przecinku najlepiej. I taka wskazówka dla Państwa, jeżeli chcielibyście, żeby jakieś słowo dwuczłonowe było razem, to należy je wtedy takim łącznikiem. U mnie to działa, można będzie pokazać do kamery na przykład. Dobra, ale to gdzie włączyć? Ja potrzymam, a ty wpisz. Dobra. Po wpisaniu przykładowych słów klikamy submit i w tym momencie chmura się tworzy. Powinno zadziałać. Natomiast mamy nadal kształt taki, jak był poprzednio, kolor taki, jak poprzednio. Możemy po lewej stronie, tam gdzie macie Państwo takie strzałki, takie kółeczka i kudeczki, różnymi opcjami zarządzać. I w tym momencie proponuję nacisnąć tą strzałeczkę z napisem po lewej stronie all. Po lewej stronie all i powinno się teraz w prosty sposób zmienić. Proszę nacisnąć jeszcze raz. Na dole pod chmurą będziecie Państwo widzieli taki pasek zielony postępujący i w tym momencie zmieniła nam się kolorystyka. Zmieniła nam się kolorystyka i zmienił nam się układ słów. Jeżeli chcielibyście Państwo zmienić kształt, to w opcjach mamy shape po lewej stronie z taką strzałeczką skierowaną w prawą stronę. Na samym dole prawie shape. I trzeba tą strzałeczkę nacisnąć. Trzeba nacisnąć strzałeczkę i macie Państwo do wyboru wiele kształtów. I w tym momencie właśnie mamy na przykład, internauci widzą kotka z przykładowymi słowami, które wpisałam przed chwilą. Jeżeli chmura, którą Państwo stworzyli, nam się podoba, nie chcemy zmieniać czcionki, kolor jest odpowiedni, grafika jest odpowiednia i jest super, to po prostu zapisujemy. Po lewej stronie, jak klikaliśmy load, to teraz mamy po lewej stronie dostępne save. Proszę sobie nacisnąć ten przycisk save. Po lewej stronie na górze.
I zapisujecie Państwo obrazek. Tutaj są różne formaty. Dowolny format, ja zazwyczaj zapisuję ten drugi po lewej stronie. Zależnie jaką jakość Państwo potrzebują, czy to na bloga, czy to do druku. Proszę sobie nacisnąć i w tym momencie pokaże się zapisywanie. Można zapisać na dysku, i następnie wydrukować, wysłać mailem, wrzucić na stronę internetową. To już zależy, do czego Państwo tą chmurą wyrazową robią. Nie wiem, czy Państwo pamiętają z początku tego naszego wykładu, koleżanka pokazywała puzzle, prawda? I tamte puzzle właśnie były z tych chmur wyrazowych zrobione, czyli nasza koleżanka Anna Grzegory najpierw zrobiła takie chmury wyrazowe z grupami wyrazów, u zwykłe, u z kreską i inne, a następnie stworzyła puzzle, także kolejne zastosowanie. Widzę, że Państwo tutaj... Czy samemu? Ja w tej chwili nie widziałam takiej opcji, natomiast ważna informacja, te wszystkie narzędzia, które ja prezentuję dzisiaj, się cały czas rozwijają, także ja nie wiem, czy jest taka opcja, bo ostatnio nie było, ale nie, możliwe, że została dodana. Tak miałam ostatnio na spotkaniu właśnie z innymi nauczycielami, gdzie pokazywałam taki bardzo fajny program do tworzenia quizów, gdzie nie można było dodawać swoich filmów, a w pewnym momencie, jak prezentowałam, okazało się, że pojawiła się zakładka można, wersja beta, dodaję. Także w tej chwili ja nie widziałam, żeby dodać swój kształt, ale można z wielu dostępnych wybrać. Państwo tutaj, którzy są na sali, widzę, że aktywnie pracują. Państwa zainteresowało to narzędzie. Ja tutaj pokażę dwa przykładowe. To po lewej stronie to jest do mojego bloga matematycznego, którego robię z moimi uczniami. Stworzyłam logo po prostu, matematyka, i specjalnie wybrałam taki kształt i zapytałam uczniów, dlaczego wybrałam taki kształt. No i kombinowali. Wymyślili, że matematyka jest kluczem do wszystkiego. Także bardzo się cieszę z takich wniosków. Natomiast po prawej stronie jest to chmura wyrazowa stworzona z mojego bloga. Takie wyrazy, które są bardziej widoczne, są częściej poruszane na moim blogu, natomiast te, które są mniejsze, mniej widoczne, występują rzadziej. Słyszałam też od jednej nauczycielki języka angielskiego, że ona ze swoimi uczniami robi co jakiś czas tak, że jakiś dowolny artykuł z zagranicznego serwisu kopiuje link i tak jak Państwu wspominałam, że tam można wpisywać swoje słowa, można wklejać też adres strony, adres bloga, ona wkleja ten adres, tworzy chmurę i ta chmura tworzy się w ten sposób, że tak jak tutaj wspomniałam, te słowa, które często występują, są bardziej widoczne, te, które rzadziej, mniej widoczne. I uczniowie sprawdzają w ten sposób, czy te słówka, które do tej pory się nauczyli, faktycznie im się przydadzą do przeczytania tego artykułu, czy są jakieś nowe, które powinni poznać, czy w tym artykule są jakieś ciekawe słówka, które trzeba jeszcze poznać. Także zachęcam do wykorzystania, możliwości jest naprawdę wiele i jeszcze raz podkreślę, że po prostu ogranicza nas tylko nasza kreatywność. Naprawdę wiele można tutaj zdziałać. Jeżeli nadal się Państwo zastanawiacie, do czego wykorzystać te chmury wyrazów, to polecam wpisać w internecie 101 sposobów nauczyć się taksedo w języku angielskim. I jest taka prezentacja właśnie na stronie tego narzędzia do tworzenia chmury wyrazów, która właśnie dosłownie 101 sposobów przedstawia. Tak nie tylko szkolnych, takich życiowych też, gdzie można użyć, można na przykład żonie albo mężowi zrobić właśnie taki ładny prezent. Natomiast dużo ciekawych szkolnych zastosowań również jest, także w ramach inspiracji zachęcam. Ewentualnie mogę też Państwu podesłać bloga, podesłać linka do tej prezentacji. Kolejne narzędzie, które Państwu pokażę, to narzędzie do tworzenia interaktywnych gier i ćwiczeń, ale dzisiaj nie chciałabym mówić o tworzeniu, bo mamy początki z TIK-iem i chcielibyśmy z jakichś gotowych zasobów skorzystać. Pokażę tą stronę od strony właśnie tych gotowych ćwiczeń i gier. One są od razu gotowe do użycia, działają z tablicą interaktywną, działają ze wszystkimi tabletami, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale wiele tabletów, które dzieci przynoszą, nie zawsze mają te takie wtyczki, żeby korzystać z tych gier. Natomiast to działa praktycznie zawsze, bezproblemowo. Mamy dostępne wiele przedmiotów. Ja w tej chwili przejdę na tą stronę. Strona nazywa się learningapps.org. Także proszę wpisać ten adres w swojej
przeglądarce. Ten adres widzicie Państwo teraz na prezentacji po lewej stronie u góry, learningapps.org. I w tej chwili strona od razu rozpoznała, że ja jestem w Polsce i mam od razu język polski włączony. Natomiast gdyby Państwo mieli inny język, to po prawej stronie na górze proszę sobie kliknąć i wybrać dowolny tak naprawdę. Interesuje nas język polski. Następnie klikamy po środku przeglądaj aplikację, w tym miejscu. Przeglądaj aplikację. I mamy bardzo dużo kategorii. Strona cały czas się rozwija. Coraz więcej nauczycieli z Polski tworzy takie ćwiczenia i udostępnia, bo tak naprawdę większość tych ćwiczeń, gdy się stworzy, one są dostępne publicznie, bezpłatnie. Można z nich korzystać. Ja potem Państwu powiem na kolejnym wykładzie, jak można na przykład wykorzystać te gotowe ćwiczenia do stworzenia swoich ćwiczeń. To też jest bardzo ciekawa opcja. Natomiast no, dzisiaj przejrzyjcie Państwo sobie te zasoby, które są dostępne. Z ciekawych przedmiotów, które tutaj są, to jest na przykład religia nawet. Czyli można stworzyć gry i ćwiczenia z religii. Weźmiemy, z jakiego przedmiotu Państwo sobie życzą? Nie wiem, jakich mamy nauczycieli na sali. Matematyka, czyli mój przedmiot. Bardzo się cieszę, bardzo chętnie pokażę. Klikamy kategorię matematyka i w tym miejscu pojawia mi się wiele gier, 36 stron z dużą ilością gier na różnych poziomach stworzonych przez polskich nauczycieli. Zazwyczaj te gry są naprawdę bardzo dobrej jakości. Warto po prostu sprawdzić sobie, jak to wygląda. Także dam Państwu teraz dwie minutki na przejrzenie tych zasobów, bo to jest coś naprawdę wartego uwagi i dzieciom się bardzo podoba. W tej chwili widzę, że są dodane kategorie. Mogę sobie wybrać ułamki. Gra, która jest hitem dla moich uczniów i w sumie nie tylko, to są milionerzy. To się świetnie sprawdza na lekcji powtórzeniowej. Pokażę przykład. Odpowiedzieliśmy dobrze, przechodzimy dalej. Możemy w milionerach, mamy w milionerach sporo pytań, także można bardzo ciekawie lekcje poprowadzić. Uczniowie zawsze sprawdzą, co się stanie, jak popełnią błąd. Ale wtedy wrócą do początku. Gra ich nie przepuści dalej, prawda? Czyli to jest duży plus tych gier, że nie pozwalają na popełnianie błędu. Jeżeli uczeń się pomyli, to ta odpowiedź nie zostanie zaakceptowana. Będzie od razu miał szybką informację zwrotną, że coś trzeba poprawić. Czy jakieś pytania do tego, do tej strony Państwo mają? Się przejdę teraz po sali, zobaczę, z czego Państwo korzystają, z ciekawości. Panie, widzę, grają w puzzle, tak? Akurat Pani uczą języka polskiego? Wychowanie fizyczne. Okej. Okay. Przejdę dalej. Państwo obecni na sali bardzo się zaangażowali. Mam nadzieję, że widownia przed komputerami również. Kategorii tych gier jest bardzo dużo i warto sobie przejrzeć różne. Dla bardziej zaawansowanych można spróbować tworzenia, ale to, tak jak mówię, zostawię na kolejny wykład. Dzisiaj mamy początki, także skorzystamy sobie z gotowych zasobów. Ja przyznam się szczerze, że czasami mam taki moment na lekcji, że zrobiliśmy wszystko, co ja zaplanowałam. Uczniowie naprawdę szybko pracowali. No i szybciutko wchodzę na tą stronę i szukam jakiegoś ćwiczenia związanego z tematem i bardzo często znajduję. Akurat jestem matematykiem, dużo tutaj jest matematyki, ale wiem, że też z polskiego czy dla edukacji wczesnoszkolnej też sporo takich aplikacji jest. Znali Państwo tą stronę wcześniej? To bardzo się cieszę, że miałam okazję Państwu pokazać. Takie gry naprawdę tworzy się prosto. Uczniowie też świetnie się w tym odnajdują. Proszę im pokazać tą stronę i gwarantuję, że sami powiedzą Państwu, jak tworzyć takie gry. Dać im tylko tydzień i będą śmigać. Moi uczniowie na przykład jako dodatkowe prace takie aplikacje robią. Ja potem to sprawdzam od strony merytorycznej, czy to się sprawdza, a następnie otrzymuję dodatkową ocenę i
inni uczniowie korzystają z tych aplikacji. Tutaj widzę, pani grają w wisielca, w rymowanki. A żal mi państwu przerywać. Dobrze, przejdziemy teraz dalej. Bardzo się cieszę, że strona się podobała. Także oddaję głos koleżance, która pokaże państwu naprawdę fajne rzeczy. Po ciekawych narzędziach przedstawionych przez moją koleżankę chciałabym przedstawić narzędzie, które myślę również państwa zainteresuje. Są to mówiące awatary Woki. Rozpocznę od takiego elementu, może troszeczkę niespodzianki, zaskoczenia, mam nadzieję, że się państwu spodoba, od powitania państwa tutaj przez awatar. Witam serdecznie wszystkich uczestników e-konferencji. Klik na lekcjach, jak zacząć. To było takie krótkie powitanie. Możemy przygotować mówiące awatary i te awatary mogą mówić dokładnie to, co sobie zaplanujemy. Możemy wpisać tekst lub też tekst z uczniami nagrywać i dodawać do tych mówiących awatarów. Proponowałabym wejście na stronę woki.com. Jest wymagana rejestracja. Jeżeli państwo mogą w tym momencie się szybciutko zarejestrować, to myślę, że byłaby okazja spróbowania. Jeśli nie, to zachęcam do tego, żeby zrobić to później w domu. Wykorzystanie awatarów jest tak naprawdę bardzo celowe. Może taki mówiący awatar, który za chwileczkę państwu pokażę, może przedstawiać na przykład cele lekcji. Wiemy o tym, że teraz kładziemy nacisk na to, żeby uczeń od początku lekcji znał cele. Wracamy do nich w trakcie lekcji, sprawdzamy ich osiągnięcie na końcu lekcji. Ten awatar może być takim zaskoczeniem. Ten cel jest na pewno bardziej wtedy zapamiętany. Możemy z uczniami nagrywać bądź też wpisywać tekst, który będzie swego rodzaju przedstawieniem się siebie czy kolegów i koleżanek. Możemy zadać uczniom jakiś temat, na który mają się wypowiedzieć i również awatar może zrobić to za nich. Mogą to być prezentacje dzieci w postaci recytacji wiersza, czy też opowiadania, piosenki zaśpiewanej przez ucznia. Mogą to być zagadki przedstawiane przez ten awatar. Może to być również ćwiczenie rozumienia ze słuchu. Oraz jeżeli przygotowujemy sami jakąś prezentację, awatar może być swego rodzaju lektorem i będzie mówił za nas. Dwa przykłady wykorzystania awatarów. Ten pierwszy, o którym już powiedziałam, to jest przedstawienie celów lekcji. Na dzisiejszej lekcji posłuchasz, przeczytasz i zrozumiesz dialog. I hate typing. Zapamiętasz nowe słowa i wyrażenia z dialogu. Poznasz słownictwo dotyczące ubrań. I drugi awatar. Krótkie przedstawienie się ucznia w języku angielskim. Hello, my name is Amber. I am 11 years old. I'm from Poland. To były przykłady. Teraz pokażę państwu, jak taki awatar bardzo szybko można zrobić. Jeżeli weszli państwo na stronę woki.com, to zachęcam właśnie do utworzenia swojego konta i do zalogowania się na tej stronie. To ja powiem, że od niedawna jest możliwość tworzenia awatarów bez rejestracji, także nie musicie państwo w tej chwili tworzyć tego konta, chociaż zachęcamy, bo wtedy te awatary się zapiszą i można je potem edytować. Natomiast teraz na potrzeby szkoleniowe myślę, że mogą państwo po prostu po lewej stronie kliknąć Create i spróbować zrobić z koleżanką taki awatar, natomiast on się nie zapisze, można tylko pobrać do niego linka i wkleić na stronę. Po kliknięciu Create pojawił mi się taki przykładowy awatar. Oczywiście on nie musi mi odpowiadać i mogę go dowolnie zmienić. Dostosowujemy swoją postać w tym miejscu.
Mamy do wyboru różne kategorie. Mogą to być postacie klasyczne, mogą to być postacie z kreskówek, również zwierzęta. Wybieramy z pośród takich postaci, które nie mają takiej czapeczki tutaj. O, to jest wersja niestety płatna, nie mamy do niej dostępu, chyba że na taką opcję płatną się zdecydujemy. Natomiast wszystkie te bez czapeczek są dla nas dostępne. Tutaj też niestety wszystkie z czapeczkami. Spośród klasycznych wybierzemy sobie jedną z postaci. Możemy dostosować mu również ubiór. Będzie wyglądał tak, jak sobie życzymy. Po wybraniu już tych wszystkich opcji zatwierdzamy przyciskiem Done i mamy nasz awatar. Na tym polu Backgrounds, jeżeli klikniemy sobie na tym polu, możemy dobrać tło do naszego awatara. Oczywiście decydujemy się na takie, jakie nam najbardziej odpowiada. Również to zatwierdzamy. Nasz awatar jest prawie gotowy. Możemy jeszcze zmienić tutaj wygląd tej rameczki otaczającej go. Wybrać sobie kolor, jaki nam najbardziej odpowiada. I przystępujemy do dodania tekstu. Możemy dodać tekst, plik dźwiękowy z naszego komputera. Możemy nagrać ten tekst z uczniami. Możemy go po prostu wpisać. To ja przy okazji zdradzę, że moi uczniowie robią teraz taki projekt internetowy WebQuest i właśnie stworzenie takiego awatara Woki mają jako podsumowanie projektu. Ten awatar po ich prezentacji ma króciutko podsumować w kilku zdaniach to, co zrobili razem. I to robią szóstoklasiści. Ja wpisałam tekst w języku polskim, więc musimy zdecydować się tutaj, rozwijając listę, na język polski, żeby tekst był właściwie przeczytany. Jeśli wybraliśmy awatar mężczyznę, to dobrze jest dodać męski głos. Tutaj też mamy do wyboru. I zatwierdzamy. Spróbujemy opublikować nasz awatar. Możemy oczywiście dodać tytuł. Po kliknięciu Publish mogę sprawdzić, czy awatar działa. Bardzo serdecznie. Stosujemy nowe technologie. Możemy oczywiście wrócić do tego awatara i edytować go, zmieniać w dalszym ciągu. Możemy zmienić to, co mówi nasz awatar, czy też jego wygląd. Teraz w jaki sposób mamy dostęp do tego swojego awatara? Kiedy już go opublikujemy, mamy następujące opcje. Możemy wybrać sobie rozmiar naszego awatara od mniejszego po większy. Możemy udostępnić oczywiście w serwisach społecznościowych. Poniżej mamy link. Kiedy skopiujemy ten link i zapiszemy go sobie w jakimś dowolnym miejscu, mamy w każdej chwili dostęp do naszego awatara. Mamy również kod do umieszczenia naszego awatara na stronie internetowej bądź też w blogu. Widzę, że zadziałało, bardzo się cieszę, że udało się ten awatar stworzyć. Czy jakieś pytania co do tworzenia awatara Państwo mają? Dobrze, to były przykłady, które już pokazałam. I teraz jeszcze raz wrócę, chociaż już zasygnalizowałam Państwu, jakie korzyści przynosi stosowanie tej właśnie formy, jaką jest awatar. Na pewno rozwija to kreatywność uczniów.
niektórzy uczniowie mają jakąś barierę, nie chcą mówić, szczególnie dotyczy to języków obcych, więc nagranie tutaj tego głosu jest na pewno przełamywaniem tej bariery w mówieniu, ponieważ my teraz dodaliśmy tylko tekst pisany i awatar ten tekst dla nas powiedział, ale jest opcja również nagrania przez ucznia. Niektórzy uczniowie niekoniecznie chętnie wyrażają swoje opinie publicznie. Tutaj awatar zrobi to za uczniów i mają tutaj jakąś taką gwarancję anonimowości, jeżeli na przykład prześlą nam te linki i niekoniecznie wiemy, który uczeń, który awatar przygotował. I jest to na pewno bardzo atrakcyjna forma, motywująca naszych uczniów do nauki. Jak wspomniałam, do stworzenia awatara możemy wykorzystać gotowy plik dźwiękowy, który możemy dodać po prostu ze swojego komputera. Ten plik dźwiękowy również mogą przygotować nasi uczniowie. Polecam Państwu narzędzie Vocaroo, vocaroo.com. Jest to naprawdę najprostsze narzędzie, które służy do nagrywania głosu. Ja spróbuję przejść na tą stronę. Oczywiście nie wymaga to rejestracji. Po podłączeniu mikrofonu klikamy, żeby nagrać wypowiedź, nagrać tekst. Oczywiście nie mamy tutaj mikrofonu podłączonego, więc nie nagramy i zatrzymujemy w dowolnym momencie. Pewnie jest w laptopie, to pewnie się nagrało. Oczywiście nie mamy tutaj mikrofonu. O, mamy jednak. Więc nie nagramy. Super. Co chcielibyśmy nagrać? Okej, czy podobają się Państwu te narzędzia, które prezentujemy? Super, ładnie nam nagrało. Jeśli jesteśmy zadowoleni z tego nagrania, klikamy opcję zapisania. Możemy również udostępnić w serwisach społecznościowych. Możemy sobie skopiować link, a jeśli chcemy mieć to nagranie na swoim komputerze, możemy zapisać na przykład w formacie MP3. I zapisujemy plik i mamy go do wykorzystania, na przykład do awatara. W tym momencie chciałbyśmy przejść do zasygnalizowania Państwu zasobów w sieci, które mogą wspomóc aktywizację naszych uczniów poprzez stosowanie właśnie nowych technologii. Pierwszą stroną, którą chciałabym Państwu polecić, to jest strona superbelfrzy.edu.pl. Znajdziecie tam Państwo inspiracje do wykorzystywania nowych technologii. Są tam zarówno gry, jak i instrukcje, swego rodzaju instrukcje do ich tworzenia pisane przez nauczycieli superbelfrów. Tak wygląda strona. Mamy kategorie pomysłodajnia, projektomania, narzędziownia. Polecam przejrzenie tych wszystkich zakładek. Naprawdę wiele ciekawych artykułów możecie Państwo znaleźć. Również wiele narzędzi, które dzisiaj przedstawiłyśmy, opisanych przez superbelfrów, w tym miejscu Państwo znajdziecie. Coś jeszcze chciałaś dodać? Ja zachęcam Państwa do wejścia na tą stronę superbelfrzy.edu.pl w tym momencie. Myślę, że możemy wspólnie przejrzeć tą stronę. Ja pokażę jeszcze dwie rzeczy, które tutaj bardzo lubię na tej stronie. Pierwsza rzecz to właśnie pomysłodajnia. Bardzo fajne artykuły różnych nauczycieli, którzy opisują swoje lekcje. Można znaleźć naprawdę fajne inspiracje, również narzędzia i konkretne zastosowanie, bo to są artykuły, tak jak mówię, pisane przez nauczycieli aktywnie uczących, praktykujących i to są po prostu gotowe lekcje opisane. Także bardzo zachęcam do przyjrzenia, nawet w tym momencie. Po wejściu zazwyczaj mamy też dostępne jakieś zdjęcia. Artykuły są dość krótkie, ale tak treściwie opisują, co tam można ciekawego zrobić.
tym momencie internet nie chce mnie przepuścić dalej. Natomiast z ciekawych rzeczy jest tutaj jeszcze w zakładkach edugranie. Proszę sobie zobaczyć, jak najadę, to się rozwija takie kolejne kategorie. Te edugrania zazwyczaj są dla klas szkoły podstawowej, także nauczyciele uczących w tej szkole na pewno skorzystają. Są różne kategorie, jest wiele gier dla uczniów właśnie z klas 1-3. Są gry matematyczne, logopedyczne, ortograficzne. Większość tych gier robimy właśnie na wcześniej wspomnianych Learning Appsach. Także wiele takich gier Państwo tam znajdą. Tutaj akurat otworzyło mi się w międzyczasie artykuł pani Kasi Krywult, której pokazywałam już filmik o Syzyfie, nie wiem, czy Państwo pamiętają. Ona właśnie tam robiła bardzo ciekawą lekcję, widać było obrazek z dymkiem, także od razu mamy zastosowanie jednego z pierwszych narzędzi, które pokazywałyśmy, gdzie te dymki pokazywać. Tutaj właśnie opisywali uczniowie obrazy. To jest jeden z pomysłów na jedną z lekcji. Edugranie wygląda w ten sposób. Ja ostatnio dodałam do edugrania kategorie mobilne. Nie wiem, czy Państwo mają takie obserwacje, ale widzę, że nasi uczniowie korzystają w szkole, w większości w szkołach mogą korzystać z telefonów komórkowych i większość przerw spędzają grając po prostu na tych telefonach, co niekoniecznie jest dla nich rozwijające, bo większość tych gier, w które grają, są mało ciekawe, przynajmniej w naszej opinii. Natomiast ja zwróciłam uwagę, że gdy polecę uczniom jakąś ciekawą grę, łamigłówkę, która ich zainteresuje, to oni bardzo chętnie się wciągają i grają. I stworzyłam właśnie we współpracy z innymi nauczycielami taką kategorię mobilne. Ja tworzę mobilne dla systemu Android, koleżanka tworzy mobilne na iPady, iPhony. Ja pokażę na przykład te mobilne na Android. Akurat taki system posiadam i właśnie z niego korzystam. Są tutaj takie gry, które niekoniecznie na pierwszy rzut oka wyglądają edukacyjnie, bo jak pokażemy uczniom grę z dodawaniem, no to niekoniecznie chętnie z niej skorzysta. Natomiast są łamigłówki zapałczane, moi uczniowie uwielbiają i spędzają naprawdę długie minuty na przerwach nad rozwiązywaniem. Są jakieś, jest domino, jest bardzo fajna gra, która pozwala na ćwiczenie geometrii. Ostatnio hit 2048, nie wiem, czy Państwo wiedzą, uczniowie nawet w bibliotece grają. To jest po prostu zamiennik tych gier, które oni mają, wyścigówki na przykład jakieś, czy strzelanki. Uważam, że dużo korzystniej jest pokazać im takie gry, niż gry, w które w tej chwili grają. Myślę, że to jest ciekawa opcja. Mam nadzieję, że Państwo zdążyli przejrzeć pobieżnie tą stronę. Zachęcam do zapisania adresu i przyjrzenia po prostu na spokojnie w domu, bo materiałów jest naprawdę sporo. Druga strona, którą chciałam pokazać, to jest blog, który prowadzę. Blog się nazywa nowoczesnenauczanie.pl. Ja tam wrzucam wiele rzeczy. Blog się rozrasta. Natomiast pokażę Państwu jedną ze stron, która cieszy się dużą popularnością na moim blogu. Ja kiedyś tak naprawdę dla siebie to zrobiłam i zebrałam strony z materiałami do tablicy interaktywnej, ponieważ gdzieś te linki sobie zapisywałam w przeglądarce i one mi ginęły. I w momencie, kiedy chciałam wrócić, to nie mogłam ich znaleźć. I zebrałam je w pewnym momencie dla siebie, opublikowałam na blogu i się okazało, że blog się stał popularny i to tutaj mam najwięcej wejść. Proszę sobie przejrzeć w wolnej chwili. Są portale polskie, są portale angielskie. Krótko opisałam, jakie tam można znaleźć przedmioty. To są bardzo duże zasoby do przejrzenia. Oczywiście nie wszystko naraz. Warto wybrać sobie jedną stronę, którą chce się przejrzeć. Pokażę jeszcze na tej stronie. Mam taką zakładkę samouczki. Jak Państwo wejdą sobie teraz na tą stronę nowoczesnenauczanie.pl i klikną samouczki, to ja w zeszłym miesiącu nagrałam kilka takich filmików, jak korzystać z różnych narzędzi internetowych. Nagrałam taki poradnik do Padleta, o którym już Państwu opowiedziałam, także jeżeli ktoś chciałby sobie przypomnieć albo zobaczyć dodatkowe funkcje, to tutaj takie 7 minut filmiku zrobiłam i jest dostępny do obejrzenia się. O tworzeniu quizów, myślę, że w kolejnym wykładzie też o tym powiem. Bardzo fajna sprawa. Jak tworzyć chmurę wyrazów w Tuxedo. Też to dzisiaj robiliśmy wspólnie, ale filmik 4-minutowy jest dostępny ze wszystkimi opcjami, pokazuję. I kilka dodatkowych samouczków, z których zachęcam do skorzystania.
można naprawdę ciekawe narzędzia znaleźć. Jeżeli mają Państwo jakiś program, którego by Państwo chcieli się nauczyć obsługi, to proszę do mnie napisać. Adres za chwilę mailowy podam, ja chętnie dla Państwa coś takiego nagram. Teraz kilka słów o portalu edunews.pl, którego redaktor naczelny jest z nami na sali. Jest to również miejsce, które każdy nauczyciel powinien odwiedzać regularnie. Znajdą tam Państwo najnowsze informacje dotyczące edukacji, również dotyczące stosowania nowych technologii, o których dzisiaj mówimy, kiedy pojawiają się jakieś informacje dotyczące zmian w oświacie. Wszystkie bieżące informacje oświatowe na tym portalu Państwo znajdziecie. Żeby niczego nie przeoczyć, jest możliwość zapisania się na newsletter. Tutaj po prawej stronie, jeżeli Państwo wejdą na tą stronę, możecie Państwo zobaczyć. Wpisujemy imię, nazwisko i swój e-mail i zapisujemy się na newsletter. Jeżeli w ciągu tygodnia nie mamy wystarczająco dużo czasu, aby do wszystkich tych ciekawych materiałów dotyczących edukacji dotrzeć, w każdą niedzielę dostajemy podsumowanie tygodnia, podsumowanie tego, co pojawiło się w serwisie. Czy jeszcze coś dodamy? Aha, jeszcze zachęcam tutaj do kliknięcia w Inspiracje 2014. Jest to konferencja innowacyjnych nauczycieli i edukatorów. Można zapisać się na tą konferencję, a takimi innowacyjnymi nauczycielami jesteśmy na pewno wszyscy zgromadzeni tutaj dzisiaj. Także polecam też dotarcie do tego miejsca tutaj Inspiracje i kliknięcia przeczytania, czym jest ta konferencja i zapisanie się na nią. Kasiu, coś dodasz? Teraz pokażę kolejne strony z zasobami. Tym razem będą to wspomniany wcześniej Padlet. To jest Padlet, który tworzymy razem w grupie Super Belfrzy i w tym miejscu zebraliśmy narzędzia, które wykorzystujemy. My dzisiaj pokazałyśmy Państwu kilka z nich, natomiast tych narzędzi jest sporo. Tak na pierwszy rzut oka może ilość przetłaczać tych narzędzi. Tu nie są wszystkie, są te najbardziej polecane przez nas. Natomiast robimy taki Padlet po to, bo bardzo często mamy jakiś pomysł, chcemy coś zrobić, ale tak naprawdę nie mamy narzędzia. Wtedy można sobie wejść na taką stronę i poszukać. Chciałabym zrobić to i to. Czy tutaj będzie narzędzie, które mi na to pozwoli? Jest króciutki opis, można wejść i poszukać coś dla siebie. Nie wszystkie narzędzia, które dzisiaj pokazywałyśmy, zapewne Państwo wykorzystają, bo uczycie różnych przedmiotów. Natomiast można poszukiwać inspiracji, można poszukiwać pomysłów. Kolejny Padlet, który tutaj jest dostępny, linki będą potem po wykładzie dostępne dla Państwa. To Padlet właśnie z blogami Super Belfrów. Ja już pokazywałam przy okazji prezentacji Padleta, natomiast to jest Padlet akurat teraz w zmienionej formie, takiej strumieniowej. Różni nauczyciele z blogami, które tworzą dla innych nauczycieli czy dla swoich uczniów, warto przejrzeć. Jest też Pinterest, nowo zrobione, nie wszystkie blogi mamy jeszcze dodane. Bardzo dużo nam się rozrasta. W tej chwili 42 blogi są dodane. Także jest z czego wybierać. Jak Państwo wolą Pinterest, to zachęcam. Ci, co wolą Padlet, też mają do przejrzenia taką opcję. I jeszcze mamy blogi i strony językowców. I również na Padlecie zebrane blogi i strony językowców. Zebrała je pani Marta Florkiewicz-Borkowska. Można też polecić właśnie nauczycielom języków obcych. Pokażę taki przykładowy właśnie blog pani Marty. Interaktywne materiały i ćwiczenia dla nauczycieli języka niemieckiego, dla uczniów, którzy uczą się tego języka. Jest też tutaj mój blog, który prowadzę w ramach
programu zachęcającego właśnie do wdrażania nowych technologii w szkołach, w pracy z uczniami. Głównie skupiłam się na dodawaniu ćwiczeń interaktywnych, które głównie tworzone są w Learning Appsach, ale nie tylko, również w podobnych tego typu programach. Mówiąc to, co dzisiaj Państwu powiedziałyśmy, zachęcamy do tego, żeby wyjść właśnie cyfrowym tubylcom naprzeciw, ponieważ to, co można zdziałać, wykorzystując narzędzia, wykorzystując nowe technologie w pracy z uczniami, jest naprawdę nie do przecenienia. Przede wszystkim zauważamy zwiększoną motywację do nauki. Dzieci tak naprawdę bawią się i uczą jednocześnie. Zauważamy również entuzjazm w tym procesie uczenia się. Dzieci nie tylko chcą uczyć się w szkole, ale także korzystają z tych narzędzi po lekcjach i ta nauka, myślę, że jest w tym momencie efektywniejsza. Uczniowie chętniej dzielą się zarówno z nauczycielami, jak i z uczniami, ze swoimi kolegami, współpracują, dzielą się tym, co udało im się osiągnąć za pomocą nowych narzędzi, czy też sami nieraz odkrywają nowe narzędzia, ponieważ jest to dla nich naturalne, tak, jako że są cyfrowymi tubylcami. Wzrastają umiejętności komunikacyjne. Na pewno te narzędzia, które dzisiaj przedstawiłyśmy Państwu, są na to dowodem, ponieważ samo zachęcanie do czytania, do nagrywania, do mówienia, do swobodnych wypowiedzi, zarówno w języku ojczystym, jak i w językach obcych, sprzyja poprawie tych umiejętności komunikacyjnych. Uczniowie są bardziej samodzielni, bo samodzielnie starają się te narzędzia zgłębiać i wykorzystywać technologie w procesie uczenia się. Są również kreatywni i do wykorzystania kreatywności uczniów bardzo Państwa zachęcamy, ponieważ my możemy znaleźć kilka zastosowań danego narzędzia, ale gwarantuję Państwu, że uczniowie podadzą kolejnych kilka zastosowań. Wspomniałyśmy dzisiaj, że my uczymy naszych uczniów, przygotowujemy ich do zawodów, które tak naprawdę jeszcze nie istnieją. Ten przykład, który podała koleżanka na początku. Więc stosowanie tych nowych technologii wykształca w uczniach właśnie cechy potrzebne w przyszłym życiu zawodowym. Łatwiej, zdecydowanie łatwiej jest skupić uczniom uwagę, ponieważ obraz i dźwięk działa na nich zdecydowanie bardziej niż takie tradycyjne do tej pory stosowane metody. Wzrasta dzięki temu również aktywizacja uczniów, bo wykorzystanie tych narzędzi, wykorzystanie nowych technologii na pewno zachęca ich do nauki, do aktywności. To ja ostatnie zdanie podsumowujące, żegnając się z Państwem, powiem, co moi uczniowie powiedzieli po jednej z lekcji. Powiedzieli: pani Kasiu, my byśmy w życiu nie zrobili tych 30 zadań z książki. Także zachęcam Państwa do wypróbowania różnych narzędzi. O tym narzędziu, o którym właśnie moi uczniowie mówili, chętnie powiem Państwu na kolejnym wykładzie. Dziękuję bardzo, zachęcam do zadawania pytań mailowo. Chętnie odpiszę. Katarzyna Gorzędowska, superbelfrzy.edu.pl. Koleżanki, adres jest agnieszka.kubiak@superbelfrzy.edu.pl. Było nam miło dzisiaj przed Państwem występować. Dziękujemy bardzo. My również dziękujemy, my, uczestnicy warsztatu stacjonarnego, naszym koleżankom za ten w moim poczuciu niezwykle ciekawy i wierzę inspirujący dla nas wszystkich wykład, warsztat, prezentację.